Hej kochani, tu Hulaj Dusza, słuchacie kolejnego, pierwszego w roku 2022 podcastu z serii Za zamkniętymi drzwiami. W dzisiejszej historii przeniesiemy się do innego miejsca niż Stany Zjednoczone, ponieważ będziemy w Brazylii. Swego czasu o tej sprawie było dosyć głośno, jednak nie znalazłam zbyt wielu podcastów na ten temat, co nie znaczy, że ich nie ma wcale, bo są, więc bardzo możliwe, że słyszeliście już o tej historii. Standardowo przypominam, że ten kanał da radę subskrybować, możecie dać łapkę w górę, łapkę w dół, bo to się liczy tak samo. Zrobiłam sobie mały podcastowy urlop, więc jeżeli chodzi o kolejne materiały, to następny pojawi się prawdopodobnie w czwartek, a kolejny, jeżeli dobrze pójdzie, będzie w środę, więc nie będzie to tak jak zawsze, że mamy tutaj niedzielę i środę, albo niedzielę i czwartki. Troszeczkę nam się zmieni ten harmonogram, ale mam nadzieję, że gdzieś w połowie stycznia, kiedy już się ze wszystkim połapię, to nasza systematyka wróci do normy. A teraz już bez zbędnego przyciągania, zapraszam do słuchania. Moi drodzy, przenosimy się do Brazylii, jesteśmy w mieście São Paulo i jest to najbardziej zaludnione miasto w Brazylii, liczące ponad, uwaga, uwaga, 12 milionów mieszkańców, tak więc mam nadzieję, że w tłumie mi się nie zagubicie. Brazylia i São Paulo ma dosyć ciepły klimat, jest to miasto zróżnicowane etnicznie ze względu na sporą migrację, zwłaszcza z Włoch, ale nie tylko. Można znaleźć w São Paulo taką dzielnicę, która nazywa się Liberdade, jest to dzielnica japońska i są tam właśnie mieszkańcy, którzy pochodzą z Japonii. 52% mieszkańców to kobiety, a matematyka nam podpowiada, że w takim razie 48% stanowią mężczyźni. W portfele niestety im nie zajrzymy, ponieważ nie znalazłam tutaj danych na temat tego, kto ile zarabia, jakie są najniższe zarobki, jakie są najwyższe zarobki. Miasto ogólnie uchodzi za dosyć bezpieczne, chociaż nie zawsze tak było. Bądź co bądź funkcjonariusze dają z siebie wszystko, aby zapewnić odpowiedni byt i bezpieczeństwo dla mieszkańców. Co ciekawe, São Paulo uważa się za finansową stolicę Brazylii i nie chodzi tutaj o dojenie hajsu z mieszkańców, wręcz przeciwnie. Miasto słynie z wielu korporacji, banków, miejsc pracy. Mamy tutaj zróżnicowaną społeczność, jeżeli chodzi o finanse, o zarobki, ogólnie też o to, gdzie ludzie mieszkają, w jakiej są klasy, no bo mamy do czynienia z klasą wyższą, klasą średnią i klasą, która niestety tych pieniędzy ma najmniej. I ten podział, z tego co wyczytałam, jest dosyć odczuwalny, ponieważ są na przykład dzielnice i miejsca, które właśnie słyną z mieszkańców i miejsc przeznaczonych dla tak zwanych elit. Od razu Wam powiem, że właśnie w głąb takiej rodziny sobie dzisiaj zajrzymy, ale zanim Wam przedstawię naszych bohaterów, to na chwilę chciałabym, abyśmy przenieśli się do Niemiec. Z tego co wiem, to ciężko się tam teraz dostać, no ale na potrzeby dzisiejszej historii mamy 3 lutego 1953 roku, kiedy to na świat w mieście o nazwie Erbach przychodzi niejaki Manfred Albert von Richthofen. Być może imię i nazwisko jest Wam znane, jeżeli tak, to bardzo dobrze, ponieważ możecie kojarzyć się z człowiekiem nazywanym Czerwonym Baronem, czyli słynnym pilotem. Zbieżność nazwisk rzekomo nie jest przypadkowa, ponieważ rodzina ze strony tego Manfreda, którego tutaj będę opisywać, twierdzi, że pilot był ich dalszą rodziną, dokładnie to stryjeczny dziadek czy coś w tym stylu, chociaż bliska rodzina Czerwonego Barona twierdzi, że ich nie zna, że jest inaczej, więc to jest dosyć ciekawa kwestia. W każdym razie matka Manfreda, czyli tego, o którym dzisiaj będziemy mówić, to dość ciekawa postać, miała na imię Margot. Rodzina z jej strony była dosyć zamożna, ojciec był architektem i przez jakiś czas projektował on budynki w Brazylii. Hajs się zgadzał w ogóle przez pewien czas, rodzina mieszkała w Santa Cruz w Brazylii, mieli tam swoje różne nieruchomości. Na pewnym etapie swojego życia Margot jednak postanowiła wrócić do Niemiec. Tutaj po drodze nam się pojawia jakieś małżeństwo, tak? Lucian potwierdza. Mam na myśli fakt, że Margot wyszła za mąż, za jakiegoś mężczyznę, którego imienia i nazwiska tutaj nie znalazłam. No ale to małżeństwo jakoś tak nie wyszło, znaczy nie wyszło, no z tego powodu, że pan młody odszedł z tego świata. Nie zmienia to jednak faktu, że na początku lat 50. poznaje ona niejakiego Joachima von Richtera, szlachta i te sprawy, ponieważ Joachim mówił wszystkim, że on jest z tej słynnej rodziny, że tutaj pochodzenie szlacheckie. Z tego, znaczy nie z tego powodu, ale w każdym razie para bierze ślub i
na świecie pojawia się syn Manfred. To są takie dzieje i informacje, do których w ogóle ciężko było dotrzeć. Wiem, że była tutaj jeszcze jedna córka, natomiast nie wiem, czy to była córka Joachima, czy to przypadkiem nie była córka Margot z poprzedniego małżeństwa. No nie wiem, tego już nie sprawdzimy. Nie zmienia to jednak faktu, że w roku 1954, czyli rok po tym, jak Manfred przyszedł na świat, rodzina przeprowadza się do Santa Cruz w Brazylii, ponieważ Margot miała tam mieszkanie po rodzicach, jakieś zaplecze finansowe, no i właśnie tam ta nasza rodzina się przeprowadza, tak więc Manfred od samego początku, od najmłodszych lat, pomimo tego, że przyszedł na świat w Niemczech, to znał język, znaczy znał, wychowywał się w realiach Brazylii, tam chodzili do szkoły, tam sobie żyli, funkcjonowali, rodzina miała dobrą sytuację finansową, Manfred opisywany jest jako człowiek inteligentny, towarzyski, aczkolwiek wyważony. To był taki człowiek, że kiedy się go bliżej poznało, to faktycznie on był towarzyski, miał poczucie humoru, ale ogólnie to raczej sam pierwszy nie podchodził, nie wychodził z inicjatywą. Potem to w ogóle niektórzy będą mówić, że to taki mróg, który się całkowicie nie odzywa, no ale w tych latach młodzieńczych jakieś tam tematy do rozmów można było z nim prowadzić. Od zawsze dobrze się uczył i jeżeli chodzi o jego rodzinę i samego Manfreda, to wszyscy kładli nacisk na naukę, na wykształcenie. To jest też ważny aspekt tej całej historii, trochę to rozwinę nieco później. W każdym razie w roku 1970 rozpoczął on studia inżynierskie w São Paulo i właśnie tam, moi drodzy, poznał o rok starszą studentkę medycyny, Marisię Abdalla. Marisia przyszła na świat w Brazylii, ale miała korzenie libańskie. Jej rodzina również była zamożna, zajmowała się handlem i tutaj, żeby sobie nic dziwnego tam nie dopowiadać, chociaż nie wiem, czym dokładnie zajmowali, wiem jaka branża. Bądź co bądź, tutaj również ten nacisk na naukę, na wykształcenie się pojawia. Z tego też powodu Marisia, opisywana jako zabawna, towarzyska, otwarta dziewczyna, była bardzo ambitna i planowała zostać lekarzem, to było coś, co ją zawsze interesowało. Zawsze też na pierwszym miejscu kładła pracę, wykształcenie, naukę, a dopiero potem jakieś spotkania towarzyskie. Nie zmienia to oczywiście faktu, że gdzieś tam w środku szukała tego swojego konia na koniu, wielkiej miłości, love story i tym podobne. I w momencie, kiedy spotkała Manfreda, to mogli rozmawiać godzinami na temat nauki, na temat przyszłości, na temat życia. I wkrótce ich tematy zaczęły być coraz głębsze niż budowa pantofelka, a między nimi rozwinęło się uczucie, rozwinęła się pewna relacja i w końcu oficjalnie stali się parą. Po skończonych studiach w roku 1977, oni te studia skończyli wcześniej, ale to dopiero w roku 1977 oficjalnie wzięli ślub. Po ślubie wyjechali na dalsze studia do Niemiec i taką informację znalazłam na jednej ze stron, ale tutaj, tak jak mówię, do niektórych informacji ciężko było dotrzeć, bo były to strony po brazylijsku, po niemiecku, tak więc to jest jedna strona, gdzie znalazłam taką informację, że pojechali oni na studia do Niemiec, nie wiem po co i na co. W każdym razie po tych studiach wrócili znowu do Brazylii i poświęcili się pracy. Uznali, że chcą resztę swojego życia i kariery, i rodziny założyć w Brazylii. Tak więc jeżeli chodzi o Manfreda, to pracował on w firmach inżynierskich. Awansował, czasem zmieniał pracę, gdzieś tam szukał swojego miejsca na ziemi. Czuł, że stać go na coś więcej, że on może osiągnąć duży sukces, tak więc jeżeli jakaś praca mu tego nie oferowała, no to elo elo 320, on sobie znajdzie inną pracę i mu się to opłaci, ponieważ w końcu udało mu się zdobyć posadę dyrektora w firmie Dersa. I to jest taka firma, która zajmowała się, chyba nadal zajmuje się budową autostrad w Brazylii. A jeszcze do tego posada dyrektora, no to normalnie szacun na dzielnie i tym podobne. Jeżeli chodzi o Marisię, to z wykształcenia, oczywiście miała wykształcenie medyczne, ale została ona psychiatrą i postanowiła otworzyć swoją własną praktykę. Była dobra w swoim zawodzie, szybko zyskała rozgłos, znaczy pod takim względem rozgłos, że stała się jednym z bardziej znanych i szanowanych lekarzy w mieście, a jak na 12 milionów, no wtedy trochę mniej. No ale jak na tyle mieszkańców, to naprawdę musiała być w tym dobra. Młode małżeństwo dość szybko osiągnęło sukces, na jaki faktycznie pracowało i dla nich to było ważne, że zanim pojawią się dzieci, bo oczywiście rozmowy na temat dzieci były, a jakże już przyszli, nie doszli dziadkowie, z lodówki się wyłaniali i pytali, kiedy wnuczęta. No ale najpierw młode małżeństwo chciało mieć zaplecze finansowe, chciało mieć odpowiednią karierę, a dopiero później zależało im na tym, aby skupić się na
na zakładaniu rodziny, ale w końcu do tego doszło, no bo skoro już zarobki i sytuacja finansowa była dobra, no to czas na jakieś pociechy. I w roku 1983 uznali, że to jest ten moment, tak więc 3 listopada 1983 na świat przyszła pierwsza córka, pierwsze dziecko pary i córka imieniem Susan, a 4 lata później pojawił się syn, który dostał imię Andreas. Rodzice sporo pracowali, jednak zależało im na tym, aby dzieci miały wszystko co najlepsze i wszystko na co było ich stać, a stać ich było na dużo. Opiekunki, korepetytorzy, dobre zabawki, ubrania, wycieczki itd. itd. Wkrótce rodzina, właściwie to później, jak już te dzieciaki będą większe, no ale rodzina przeniosła się do dzielnicy Campobello, gdzie mieli taki duży dom mający 2 wejścia, wejście jedno dla rodziny, drugie wejście dla osób wykonujących jakieś usługi w tym domu, na przykład dla ogrodników, dla kucharzy, dla osób, które tam sprzątały. Dodatkowo były 2 garaże i prawdopodobnie basen. Mówię prawdopodobnie, ponieważ na ten moment, jeżeli gdzieś tam na Google grafice albo na tej mapie spróbuję się znaleźć ten dom, to jest on cały zblurowany, czyli taki zamazany, z przyczyn, które zaraz Wam opowiem oczywiście, no ale gdzieś znalazłam zdjęcie z lotu ptaka tego domu i faktycznie widać tam basen. No i przyznać trzeba, że taka chawira to do tanich nie należy, ale rodzinie Van Richthofer żyło się naprawdę dobrze, na wysokim poziomie. W okresie szkolnym dzieciaki zostały wysłane do Collegio Humboldt, czyli do takiej prywatnej niemieckiej szkoły. Jeżeli chodzi o Susan, bo przyznam szczerze tutaj od razu, że Susan jest no, naszą główną bohaterką dzisiejszej historii, to od zawsze miała taki dobry kontakt ze swoją matką, z ojcem zresztą też, ale tutaj tak się utwierdziło, że Susan miała super kontakt z matką, natomiast Andreas z ojcem. Rodzeństwo z charakteru było skrajnie różne. Susan opisywana jako osoba towarzyska, trochę rozrzutna, taka dusza towarzystwa, natomiast Andreas był nieco takim wycofanym typem samotnika, nie wiem czy był niezręczny społecznie, no ale tych przyjaciół to tak za wielu nie miał. Większość czasu spędzał w domu, interesowały go gry wideo, komputer, bo to już te czasy, że ta cała elektronika nam wchodziła i to z mocnym impetem. Mamy opis szczęśliwej, zaangażowanej, 4-osobowej rodziny, chociaż jeżeli chodzi o to zaangażowanie, to różne rzeczy można wyczytać. Bo wyczytać można tyle, że Marisa i Marfred byli bardzo zaangażowani w edukację swoich dzieci, kładli oni nacisk, zwłaszcza na naukę języków. Susan opanowała 4 z nich, niemiecki, portugalski, hiszpański i angielski, a jej brat szedł w jej ślady, również tam tyle, na ile mógł, ktoś języków uczył. Osiągnięcia w szkole być musiały, no bo to dla rodziców było bardzo ważne, natomiast można znaleźć wypowiedzi sąsiadów, którzy opisują, że jeżeli chodzi o takie spędzanie wspólnego czasu, to troszkę ciężko z tym było, ponieważ że większość tego czasu rodzice spędzali w pracy, praca była dla nich na pierwszym miejscu, a często, gęsto dzieciakami zajmowały się jakieś opiekunki albo korepetytorzy. No ale to wiecie, zależy jak leży, zależy na jaki artykuł się trafi, na jakie wypowiedzi się trafi. Ogólnie to cała rodzina uchodziła za dosyć skrytą, raczej to nie jest ten typ sąsiadów, którzy urządzali imprezy, jakieś sąsiedzkie grillowanko i tym podobne. Manfred według niektórych, tak jak już wcześniej mówiłam, opisywany był jako mruk, który jakoś specjalnie z nikim nie rozmawiał, czasami nawet na dzień dobry nie odpowiadał. Natomiast jego żona była osobą bardziej otwartą, prędzej ona tam zapytała, jak tam mija dzień, czy coś w tym stylu. Lubili się chwalić swoimi dziećmi, myślę, że jak większość rodziców i to oczywiście w takim dobrym tego słowa znaczeniu, a faktycznie mieli się czym chwalić, ponieważ dzieciaki miały osiągnięcia w szkole naukowe, zawsze czerwone paski i to jedynie na świadectwie. Zawsze uśmiechnięte, zawsze dzień dobry na klatce schodowej, więc no czego chcieć więcej. Jeżeli chodzi o Susan, bo tak jak mówię, to ona jest główną bohaterką dzisiejszej historii, stała się bystrą, inteligentną i zadbaną młodą dziewczyną. Miała wokół siebie wianuszek przyjaciół, wianuszek adoratorów. Była pomocna, zawsze robiła najlepsze prezenty, to też jak znajomi opisują, to zawsze z takim rozmachem i trafione były te prezenty. Dbała o swój wygląd, jeżeli dostawała jakieś pieniądze, kieszonkowe dzieciaki dostawały, no to Susan wydawała je na ubrania, na kosmetyki, zawsze miała najlepsze rzeczy. Pieniędzy w domu nigdy nie brakowało, gdy dzieci państwa von Richthofen o coś poprosiły, to zazwyczaj to dostawały. Natomiast jeżeli chodzi o Andreasa, czyli brata Susan, to był on bardziej powściągliwy z wydawaniem hajsu, jakoś tak lubił mieć te pieniądze, niekoniecznie je wydawać, są też i tacy ludzie. Interesował się on samolotami, dokładnie to chodzi o takie modele, które się skleja, które potem się puszczą, one latają, potem trzeba je znowu skleić, wiecie, takie klimaty. Gdzieś znalazłam informację, że zarówno Susan, jak i Andreas dostawali 2000 realów brazylijskich kieszonkowego. Sprawdziłam sobie z ciekawości, jaki to jest
jest przelicznik na nasze polskie złotówy i wychodzi, że to jest coś w okolicach 1500. Nie wiem, czy tak to się liczy, zapewne w tamtych czasach wyglądało to nieco inaczej, no ale zawsze ten pieniądz w kieszeni był. W każdym razie mamy tutaj obraz szczęśliwej, zadbanej rodziny, zwłaszcza jeżeli chodzi o jakieś spotkania towarzyskie, o jakieś wspólne wyjścia, to nigdy żadnych dziwnych ekscesów się nie słyszało. Uśmiechnięci, zadbani, weseli. Jeżeli chodzi też o relacje rodzinne, to z opisów wynika, że były one bardzo poprawne, spokojne, nikt tam żadnych dziwnych zatargów ze sobą nie miał, ale miało się to zmienić, bo gdyby się nie zmieniło, to pewnie ten podcast by nie powstał. Tak więc, moi drodzy, wszystko do czasu, ponieważ pewnej niedzieli, w sierpniu dokładnie, roku 1999, cała rodzina wybrała się na spacer do parku. No co, no taka normalna rodzinna niedziela, potem obiadek, rosołek i tym podobne. Spacerując między krzaczorami, 12-letni wówczas Andreas zobaczył coś, co było jego kapucynkowym snem. Dokładnie to zobaczył mały, latający model samolotu, sterowany przez jakiegoś farfocla. W sensie, no, jakiś tam chłopak siedział i sterował sobie tym samolotem. No i to już, to nie był jakiś tam elektroniczny samolot, to był właśnie taki model składany, on sobie go puszczał, że nagle ten samolot robił jakieś tam fikołki i w ogóle tak super latał. Młody Andreas był zachwycony, w ogóle nie wiedział, że można takie wygibasy robić samolotami, że tak kręcić śmigłem można i tym podobne. Tak więc za zgodą rodziców podszedł do właściciela tego modelu, którym był 17-letni wówczas Daniel Cravillos. Daniel interesował się właśnie takimi samolotami, on je składał, robił takie dosyć potężne modele, potem je sprzedawał. Niektóre źródła opisują go jako instruktora do składania takich samolotów, ale nie wiem, czy on wcześniej był tym instruktorem, czy dopiero w momencie, kiedy rodzina Van Richthofen do niego podeszła i za namową Andreasa zapytali Daniela, czy nie byłby tak miły, aby pouczyć Andreasa, jak te modele składać, jak kręcić śmigłem, żeby te samoloty tak latały i tak dalej, i tak dalej. Perspektywy finansowe Daniela w tamtym czasie były niezbyt obiecujące, niezbyt ciekawe. Za moment opowiem o tym trochę więcej. Z tego też powodu, w momencie, kiedy podszedł do niego młody chłopak z prośbą o nauczenie go skręcania modelów i to za dosyć ciekawe pieniądze, oczywiście Daniel się zgodził. Tak więc on co jakiś czas przychodził do rodziny Van Richthofen, składał te samoloty. Między nim a Andreasem powstało coś na wzór przyjaźni, ponieważ Daniel był dla niego takim wzorem do naśladowania, chłopakiem, który potrafi te modele składać i jest taki starszy, wiecie, taki starszy brat, którego on nigdy nie miał. Czasami w ogóle zabierał młodego na wycieczki rowerowe, Andreas był cały w skowronkach, miał uśmiech młodego rekinka i bardzo, bardzo się cieszył. Wspólnie lubili też grać w gry wideo i tak dalej, i tak dalej. Ale moi drodzy, nie tylko Andreas polubił instruktora Daniela, ale również 15-letnia wówczas Susan, która mówiła swoim koleżankom, że on taki przystojny, taki miły, zawsze uśmiechnięty, można z nim porozmawiać na każdy możliwy temat. I jakoś tak wyszło, że zaczęli spędzać ze sobą coraz więcej czasu, na początku we trójkę, później już sama Susan spędzała czas z Danielem. No i od rozmowy do rozmowy, od spotkania do spotkania zaczęło wynikać coś więcej między nimi, coś więcej niż tam rozmowy o samolotach. I oficjalnie zaczęli się ze sobą spotykać. Był to taki pierwszy związek na poważnie w przypadku Susan, w przypadku Daniela to przyznam szczerze, pojęcia nie mam, bo nie dotarłam takich informacji. No ale myślę, że czas powiedzieć nieco więcej na temat tego człowieka, który odegra ważną rolę w naszej historii. Tak więc, moi drodzy, Daniel Cravillos przyszedł na świat w Brazylii w roku 1981 i w ogóle na temat jego rodziny to można przeczytać dość ciekawe, miejscami sprzeczne informacje, czasami takie opowieści dziwnej treści, historię z mchu i paproci. Z tych sprawdzonych informacji to ojciec miał na imię Astrogildo, a matka Nadia. Wiemy też, że Daniel miał starszego brata, który też się nam tutaj pojawi, brat miał na imię Christian. No i to są takie podstawowe kwestie, które się wszędzie akurat zgadzają. Natomiast jeżeli chodzi o te sprzeczności, to jak zawsze, jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Tym razem też tak jest, ponieważ pierwsza wersja jest taka, że rodzina to w ogóle miała straszną sytuację finansową, brak jakiegokolwiek wykształcenia, ojciec Astrogildo dostał wyrok za podrabianie licencji prawnika. Akurat to, no powiedzmy, że to może być prawdą, tak? Ale jeżeli chodzi o tę sytuację finansową, to była bardzo, bardzo zła. Ogólnie wszyscy utrzymywali się z jakiegoś tam naprawiania samochodu,
samochodów i motocykli, ale to jak coś było, a jak nie było, to się niczym nie zajmowali. Natomiast dotarłam też do drugiej wersji, nieco innej, która głosi, że ta sytuacja finansowa to aż taka okropna nie była. Matka uczyła malowania na płótnie, a ojciec był urzędasem. Tyle, że no, wiecie, no, może był, zanim poszedł siedzieć. Nie wiem, wydaje mi się, że jedna wersja wcale nie musi wykluczać drugiej. Prawda pewnie leży gdzieś pomiędzy. W każdym razie rodzina Daniela z całą pewnością była skromniejsza i mniej majętna niż rodzina Susan. A sam Daniel i jego brat, właściwie to zwłaszcza jego brat, wpadli w takie nieciekawe, szemrane towarzystwo pszczomórków spod żabki i tak dalej. Ponieważ wyczytać można, że braćku, czyli nasz Christian, miał długi u handlarzy i nie, moi drodzy, nie sprzedawali oni cukierków, ani nie sprzedawali oni orężady. Swego czasu Christian był też hospitalizowany, ponieważ miał dosyć spory problem z cukrami i pudrami. No, Daniel też wiedział, z czym co się je i jak co się robi, chociaż to nie był taki problem jak w przypadku jego brata. Nieciekawe towarzystwo również znał, no ale poza tym opisywany jest jako wesoły, towarzyski chłopak, który właśnie interesował się tymi modelami samolotów i właśnie z tego też się utrzymywał, ponieważ robił modele, później je sprzedawał. Wiadomo, że nie była też żadna stała praca, no bo raz się udało sprzedać, raz nie było chętnych, czasami było, czasami nie było, czasami mu się w ogóle tych samolotów nie chciało kręcić. Jeżeli chodzi o jego edukację, to był moment, gdzie właściwie to Daniel chciał się uczyć, nawet przez pół roku studiował prawo, być może poszedł w ślady swojego ojca, ale uznał, że ta nauka i ogólnie studia to nie są dla niego, w ogóle nauka nie jest dla niego, tak trochę to mu się nie chce. Nie szukał też stałej pracy, no rodzina ma jakieś dziwne, szemrane znajomości, jakieś kontakty z cukrami, pudrami. Czasami ta praca była, nie zawsze była ona odpowiednia i nie zawsze wypada o niej mówić głośno. Zapewne jeszcze więcej ekscesów i takich tajemnic można byłoby tam wyczytać, to jest to, do czego ja dotarłam. A mówię Wam o tym, aby mniej więcej pokazać Wam obraz tego, że dla von Richthofenów nie był to idealny kandydat na zięcia. Marysia i Manfred kładli nacisk na naukę, wykształcenie było dla nich najważniejsze. No i człowiek, który pochodził z jakiegoś takiego dziwnego towarzystwa, którego nauka ani praca za bardzo nie interesowały, nie był idealnym kandydatem, według nich oczywiście, na męża dla ich córki. Albo w ogóle na partnera chłopaka, czy kogokolwiek, zapewne nawet nie chcieliby, aby stał w jednej kolejce do mięsnego z ich córką. Jednak na początku nie wtrącali się, ponieważ mieli nadzieję, że związek sam szybko się skończy, sam rozpadnie, Susan uzna, że to nie jest towarzystwo dla niej, że tutaj takie różnice społeczne, ona ma pieniądze, on nie bardzo, no może sama postanowi to zakończyć. Ale tak się nie stało, z miesiąca na miesiąc, a potem już i z roku na rok robiło się coraz poważniej, spędzali razem dużo czasu. Gwoździem tego wszystkiego można powiedzieć, że był fakt, że Daniel zapoznał Susan z niejaką Marysią, mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi. Susan zmieniła swoje zachowanie, zaczęła wymykać się z domu, spędzała noce z Danielem, właściwie to spędzali noce w takim obskurnym motelu, wiecie, życie kapucynkowe i tym podobne. Rodzice o tym nie wiedzieli, ale to do czasu, zaraz Wam też opiszę, do jakiego czasu. Susan robiła też Danielowi drogie prezenty, no bo wiedziała, że sytuacja finansowa jego rodziny do zbyt dobrych nie należy. I na przykład kupowała im telewizor, jakieś płyty DVD, gry wideo i tym podobne. I o ile początkowo rodzice myśleli, że Susan zmieni zdanie, że ten związek sam się rozpadnie, to coraz bardziej okazywało się, że jest wręcz przeciwnie. A tym bardziej w momencie, kiedy Susan zaczęła robić drogie prezenty dla jego rodziny, no to von Richthofenowie kręcili nosem i na Daniela patrzeć nie mogli. Susan i Daniel spędzali razem każdą wolną chwilę i momentami no, nie zawsze było to zdrowe. Na przykład Susan rezygnowała ze swoich znajomych, z jakichś takich wyjść rodzinnych dla Daniela. Działało to tak naprawdę w obie strony. Zresztą Daniel był bardzo zaangażowany w ich związek. Można znaleźć nawet informację, że w jego pokoju znajdowały się plakaty ze zdjęciami Susan, a od niej samej w prezencie dostał poduszkę z nadrukiem jej twarzy. Czyli tak wiecie, żeby zawsze była obok. Nie wiem, dla mnie to taki trochę niepokojący prezent. Co innego, gdyby było na przykład wspólne zdjęcie, ale z tego co wiem, to było to zdjęcie jedynie Susan. Doszło do tego, że nawet czasami Daniel przychodził do niej do szkoły na zajęcia, byleby tylko spędzić razem jakąś chwilę, nawet na tych zajęciach, kiedy się uczyło budowy pantofelka. Też myślę, że dosyć osobliwe. I nawet moi drodzy się zaręczyli. Te zaręczyny nie spodobały się rodzicom, już sam Daniel im się nie spodobał, co dopiero jakiś pierścionek, to tym bardziej, no chyba taki najgorszy scenariusz, jaki sobie mogli w ogóle pomyśleć. No ale dopóki Susan się uczyła, dopóki
relacje były w miarę w porządku, to jeszcze ten konflikt nie był aż taki mocny. No, co jakiś czas oczywiście rodzice szeptali jej tam gdzieś spod łóżka, weź z nim zerwij, no ale nie przynosiło to żadnych skutków. Dopiero razu pewnego w roku 2001 Susan jak zawsze spędzała noc w motelu z Danielem, a jej znajomi mieli ją kryć, bo zawsze była taka umowa. Susan mówiła, że idzie do koleżanki na noc, w razie czego koleżanki mówiły, że spoko, spoko, my powiemy, że tam jesteś. Natomiast nie odbierała ona telefonu od rodziców, tak więc rodzice postanowili zadzwonić do koleżanki i poprosić Susan do telefonu, bo nie mogli się do niej dodzwonić. Koleżanka miała minę zdziwionego Pikachu, powiedziała, że Susan tam nie ma, coś tam początkowo próbowała ściemniać, ale prawda wyszła na jaw. Tak więc tym sposobem rodzice dowiedzieli się o tym, co i z kim tak naprawdę robi ich córka. Susan przyznała się do wielkiej miłości, powiedziała, że to jest mężczyzna jej życia, że ona się z nim zaręczyła, że innej opcji nie widzi i tak dalej, i tak dalej. Rodzice postanowili ograniczyć jej kontakt z Danielem, a mieli do tego jeszcze jakieś tam możliwości, no bo mogli zabrać jej telefon, komputer, pilnować gdzie i z kim wychodzi. Nawet dawali jej mniej pieniędzy z nadzieją, że może to troszeczkę Daniela odstraszy, no ale tak nie było. Jak wiadomo, im bardziej czegoś nie chcemy, tym bardziej się to pojawia. Tak było w tym przypadku, im bardziej ten kontakt był ograniczany, tym coraz to ciekawsze sposoby wymyślali, aby się ze sobą spotykać. Na przykład Susan no, nie chodziła czasami na zajęcia, jakoś jej tak po drodze do szkoły nie było, a skręcała i szła do domu Daniela, spędzali tam razem czas, tak więc efekt był odwrotny. Dziewczyna też coraz więcej czasu spędzała w jego towarzystwie. Tutaj szły w grę cukry pudry, jakieś procenty i tym podobne. W domu były przez to ciężkie awantury, no bo w końcu rodzice odkryli, co tak naprawdę robi Susan, że w szkole jej nie ma i że jakieś tam Marii się spotyka i tym podobne. W tamtym momencie w domu było niezbyt ciekawie, no ale póki co Manfred i Marisia postawili ultimatum, które brzmiało w ten sposób, że Susan ma skończyć szkołę, dostać się na studia. Jeżeli tak się stanie, no to może nawet dadzą szansę temu Danielowi, tak więc to była jakaś motywacja dla dziewczyny. I faktycznie tak się stało, szkołę skończyła, miała dobre oceny, dostała się na studia prawnicze na Papieski Uniwersytet Katolicki São Paulo. No i to trochę uspokoiło rodziców, no bo skoro się dostała na ten uniwersytet, skoro studiuje, no to może jednak będą z niej ludzie, może nawet warto byłoby jakoś spotkać i zapoznać tego Daniela. Razu pewnego zaprosili go na poważną rozmowę, wiecie, tutaj tata z wąsem pyta się, jakie masz plany wobec mojej córki, polerując przy tym szczelbę. Daniel powiedział, że z pracą i z nauką to tak za bardzo mu po drodze nie jest i w tym momencie Manfred namawiał go, aby może poszedł do szkoły, aby zaczął jakąś pracę, aby języka angielskiego zaczął się uczyć, to może nawet on mu znajdzie jakąś pracę, ale Daniel jakoś specjalnie tym zainteresowany nie był, twierdził, że no jak pieniądze będą, to będą, jak coś się znajdzie, to się znajdzie, a jak się nie znajdzie, to trudno. Sami widzicie, że mamy tutaj starcie dwóch różnych światów, dwóch różnych priorytetów. Ewidentnie widać, że płaszczyzna rodzice i przyszły zięć no, raczej się nie dogadają. Problem jednak dla państwa Van Richthofen był taki, że Daniel no, trochę naginał Susan w swoją stronę, co skutkowało chociażby tym, że dziewczyna opuszczała zajęcia na tym uniwersytecie, że coraz mniej była zainteresowana nauką, wychodziła z założenia, że skoro rodzice mają pieniądze, to jej dadzą, a jak już wspominałam, te kieszonkowe były dosyć wysokie. Tak więc jeżeli chodzi o jej nastawienie do życia, no to okej, studiuję, ale jak nie będę studiować, to nic się nie stanie, no bo zawsze jest bogaty stary, który da pieniądze, który kupi mieszkanie i w ogóle bajlando bez trzymanki. Nie muszę tutaj chyba dopowiadać, że rodzicom nad wyraz się to nie podobało. Latem 2002 roku Marisia i Manfred wyjechali na miesiąc do Europy. To była chyba jakaś rozwinięta wycieczka, nie wiem, gdzie dokładnie nie podróżowali, czy się zatrzymywali w różnych miejscach, czy do Niemiec pojechali, pojęcia nie mam. Nie wiem też, jak wyglądała sytuacja z młodszym dzieckiem, czyli z tym synem Andreasem, czy on pojechał z nimi, czy został w domu, też nigdzie tego nie znalazłam. No ale nawet gdyby został w domu, to żaden problem, ponieważ Andreas miał dobry kontakt z Danielem, miał dobry kontakt z Susan, oni byli takimi, wiecie, no, ziomkami, grali sobie razem w gry wideo, więc pod tym względem się bardzo dobrze dogadywali. No i w trakcie tego miesiąca, kiedy rodziców nie było w domu, to do domu wprowadził się Daniel, cały w skowronkach, że on tam może siedzieć, on tam może pić z miseczki pana Manfreda, może tam jeść z jego talerza, chodzić w jego kapciuszkach, tak więc się bardzo mocno zadomowił. No i przyzwyczaili się do tego wspólnego mieszkania do tego stopnia, że w momencie, kiedy rodzice po miesiącu wrócili do domu, to Susan poprosiła panią mamę, pana tatę na rozmowę razem z Danielem, trzymając się za rączki, oznajmiła, że
poprosiłaby bardzo szanownego ojca, aby kupił jej i Danielowi mieszkanie, ponieważ oni chcą wspólnie zamieszkać. Okej, jeżeli chodzi o takie kwestie finansowe, to być może nawet nie byłby to dla nich problem, ale zakładam, że pieniądze, które mogliby przeznaczyć na mieszkanie, woleliby na przykład przeznaczyć na to, aby Daniel zniknął z ich życia raz na zawsze. W ogóle jak tylko to usłyszeli, to mieli oczy jak sarna na autostradzie, bo oni tutaj w tę stronę, aby Daniela nie było, a Susan swoją wyobraźnią już układa sobie życie i za pieniądze rodziców oczywiście, że to będzie ich wspólne mieszkanie i kupione za pieniądze mamy i taty. Z tego wszystkiego wyszła awantura. Manfred zdecydował, że ograniczy pieniądze swojej córce i ogólnie przedstawił sprawę jasno, i przedstawił tę sprawę w ten sposób, że on będzie dawał pieniądze jedynie Susan na jej naukę, czyli na ten moment, kiedy ona studiuje, to nie ma sprawy. On jej da wyżywienie, on jej da mieszkanie, wszystko, co tylko będzie chciała, ale jak skończy studia i nadal będzie chciała spotykać się z Danielem, to ma iść do pracy i ma się sama otrzymywać od nich nic więcej nie dostanie. Susan się to bardzo nie spodobało, Danielowi z tego co wiem również i sytuacja była napięta jak planteka na żuku, do tego stopnia nawet, że na początku września 2002 roku o godzinie 2 w nocy zostali wezwani funkcjonariusze do domu von Richthofenów, bo doszło do głośnej sprzeczki między Danielem a ojcem Susan i tak naprawdę to nie był pierwszy raz, ponieważ wcześniej, jeszcze w tym samym roku 2002, również miały miejsce takie interwencje dwa razy, które były na prośbę bez sąsiadów, bo zakłócona była cisza nocna, czyli to wszystko już spotęgowało do tego stopnia, że sytuacja się powtarzała w ten sposób, że Susan razem z Danielem wracała gdzieś tam późno do domu, ona już była zresztą dorosła, miała lat 18, to mogła sobie wracać do tego domu, kiedy chce, no ale wracała późno wężykiem, to też trzeba zaznaczyć, że w stanie takim, gdzie kontakt z bazą to był lekko ograniczony, tak więc wracała sobie do tego domu razem z Danielem, a że Daniel był w podobnym stanie, to nagle miał wielką odwagę, aby z przyszłym i doszłym teściem sobie porozmawiać. No druga w nocy, czy tam trzecia, czy w ogóle środek nocy dla Manfreda nie był najlepszym momentem na takie rozmowy. Tak więc wcale nie było miło i przyjemnie, faktycznie epitety szły różne i to do tego stopnia, że nawet sąsiedzi postanowili interweniować. Po tym wszystkim Manfred nawet zaczął rozważać wysłanie swojej córki na studia do Europy. No bo skoro ona nadal spotyka się z Danielem, skoro żadne z nich nie chce ustąpić, to może faktycznie taka rozłąka dobrze im zrobi. A tutaj trzeba zaznaczyć, że o ile Susan faktycznie była osobą dorosłą, ona mogła powiedzieć, że no, słuchaj, nie chcę twoich pieniędzy, nie chcę twojego wsparcia, tam to jest człowiek, z którym chcę spędzić resztę życia i my teraz razem zamieszkamy, nic od ciebie nie chcę. No ale Susan tak nie chciała, bo była przyzwyczajona do dobrobytu, wiedziała, że sama nie ma tych pieniędzy. Daniel zresztą też żadnych oszczędności nie miał za bardzo. Tak więc obawiała się tego, że zostanie wysłana gdzieś tam do Europy, tym bardziej, że studia chciała ukończyć jakiekolwiek. Znaczy ogólnie zależało jej na tej edukacji, na wykształceniu, przecież wychowywała się w takich warunkach, z takimi wartościami, więc to było dla niej ważne. Tak więc trzeba było zmienić trochę taktykę i jesienią 2002 roku Susan powiedziała rodzicom, że zakończyła związek z Danielem. I faktycznie on do domu nie przychodził, nie było ich nigdzie widać na mieście. Susan spotykała się ze swoimi koleżankami, koleżanki to potwierdzały, jakieś zdjęcia wspólne były, więc dowody były. Zdjęła też pierścionek zaręczynowy, była miła dla rodziców, obrabiała żyć Danielowi, jaki to on był wstrętny i tak dalej. Zaczęła się zwierzać matce, a Marysia była zachwycona tym, że w końcu jej córka przejrzała na oczy, że mogą mieć znowu fajny kontakt. Manfred natomiast nie był taki pewny co do nagłej zmiany Susan. Podejrzewał, że być może spotyka się ona nadal z Danielem, ale gdzieś po kryjomu. I tutaj przyznać trzeba, że miał rację, ponieważ spotykali się tak, aby nikt ich nie widział. Razu pewnego nawet Manfred postanowił przyjść do domu rodziców Daniela, bo Daniel cały czas mieszkał z rodzicami, więc on zapukał do ich domu i chciał zobaczyć, czy tam Susan nie ma. Faktycznie akurat wtedy tam Susan nie było, no ale to nie zmienia faktu, że i tak ciągle się ze sobą spotykali. I co ciekawe, coraz bardziej i dokładniej planowali swoją przyszłość. I tym sposobem, moi drodzy, przenosimy się do miejsca, do sytuacji, która sprawiła, że ten podcast w ogóle powstał. Tak więc mamy 31 października 2002 roku. Tego dnia wieczorem Susan wyszła z domu, mówiąc, że idzie do koleżanki, aby świętować swoje zbliżające się urodziny. No bo ona na początku listopada miała urodziny, 19, że dziewczyny będą się fajnie bawić i w ogóle, więc ekstra, no rodzice zadowoleni, ważne, że nie z
Danielem. No ale prawda była taka, że faktycznie spotkała się ona z Danielem i z jego bratem Christianem. A, no i tutaj była jeszcze ta koleżanka Marysia, to też trzeba zaznaczyć, że bawili się całkiem dobrze. Około godziny 23 pojechali pod dom Suzan, aby zaprosić jej młodszego brata Andreasa do wspólnego świętowania. Andreas też twierdził, że to jest świętowanie urodzin, on doskonale wiedział o tym, że jego siostra spotyka się z Danielem, tam ich krył na tyle, na ile mógł. Miał zresztą dobry kontakt zarówno z Suzan, jak i z Danielem. No i był bardzo zadowolony z tego faktu, że może sobie spędzić z nimi wieczór. Tak też zrobili. Wszyscy pojechali do kafejki internetowej. Znaczy, to jest we wszystkich źródłach opisywane jako kafejka internetowa, ale tak naprawdę to był taki pub z grami wideo. Dokładnie to nazywał się Red Play. Andreas uwielbiał grać w gry wideo. Był zachwycony, kiedy w ogóle dostał pieniądze od swojej siostry na te gry. Ty sobie tutaj siedź i graj. A Suzan powiedziała swojemu bratu, że idzie na kilka godzin do pokoju motelowego z Danielem, że oni sobie taki pokój wynajęli. Co tam będą robić, nieważne. Myślę, że Andreas też nie chciał wiedzieć. Cieszył się, że ma gry wideo, że może sobie posiedzieć, popykać się na jakimś PlayStation czy na czymś innym. Pokój był wynajęty w motelu Colonial i byli tam faktycznie widziani między godziną 1:36 a 2:56, kiedy to zjedli kolację. Trochę dziwna pora, może śniadanie czy coś w tym stylu, no ale jest na to dowód. Potwierdzili to kelnerzy oraz rachunek, jaki zapłacili. Około 3:00 w nocy wrócili po Andreasa do kafejki, on sobie nadal tam wpada, pykał, cieszył się niezmiernie, już tam kolejny level przechodził. No ale wszystko co dobre szybko się kończy, tak więc koniec grania, koniec świętowania wspólnego, prawda, bardzo wspólne i miłe świętowanie urodzin. Wszyscy mieli wrócić do domu Suzan, czyli do domu Suzan i Andreasa, do domu rodziny Van Richthofen. Przed 4:00 nad ranem Suzan i jej brat byli już pod domem. Andreas miał udawać, że całą noc był w domu, taki był plan oczywiście, gdyby tam rodzice się zapytali, a Suzan wróciła z imprezy, tak jak to miało mieć miejsce, czyli tam ona o 4:00 w nocy sobie wraca, a Andreas ze swojego pokoju się nie ruszał. Będąc przed drzwiami zauważyli jednak, że coś jest ewidentnie nie tak, ponieważ drzwi w domu były otwarte. Suzan zaczęła wołać swoich rodziców z pytaniem, czy są, czy wiedzą, co się stało. Nikt jej nie odpowiadał, tak więc no, troszeczkę zdezorientowana zadzwoniła po Daniela, bo nie wiedziała, czego się spodziewać. Drzwi są otwarte, rodzice się nie odzywają, a krzyczała dosyć głośno. Obawiała się tego, co tam zostanie, jak wejdzie do domu. Zaczęła też dzwonić potem na telefony rodziców, ale nikt tych telefonów nie odbierał. Daniel szybko zawrócił, on był cały czas w samochodzie, już tam jechał w swoją stronę, ale kiedy dostał telefon od Suzan, to oczywiście przyjechał na miejsce i o godzinie 4:09 wykonał on połączenie alarmowe, mówiąc, że podejrzewają, że ktoś jest w domu, że może coś się stało, warto byłoby, aby ktoś tam przyjechał i faktycznie funkcjonariusze przybyli na miejsce. W domu panował bałagan, jakieś rozrzucone książki, dokumenty, przewrócone meble. Najgorsze jednak było to, co spotkało Marysię i Malfreda, ponieważ leżeli oni w swojej sypialni, ich twarze były zakryte ręcznikiem, zresztą jak się okazało nie bez powodu, ponieważ napastnicy użyli metalowego prętu, co doprowadziło do zgonu i niestety nie można było już im w żaden sposób pomóc. Sytuacja, której nikt się kompletnie nie spodziewał. Andreas, kiedy dowiedział się o tym, co spotkało jego rodziców, skulił się w kącie i był w takim stanie, że nie mógł powiedzieć ani słowa, do nikogo się nie odzywał, był tak zaskoczony. Suzan natomiast wydawała się być w miarę spokojna, opanowana, czuła, że musi przejąć ona teraz kontrolę, no bo jest starszą siostrą. Stała przytulona do Daniela i pytała o szczegóły śledztwa, co wydało się funkcjonariuszom dosyć dziwne, bo zapytała, jak teraz będzie wyglądała procedura, jakie odciski palców będą zbierać i jak to będzie ogólnie wyglądało. Jak się okazało, z domu zniknęły pieniądze i kolejnym dziwnym faktem było to, że na pytanie, ile hajsu było w sejfie, odpowiedział Daniel, który znał kwotę doskonale, on wiedział, ile jest pieniędzy w sejfie i to też sprawiło, że gdzieś tam u funkcjonariuszy ta czerwona lampka się zapaliła, bo skąd on mógłby coś takiego wiedzieć. Coś ewidentnie w tej całej sprawie się nie zgadzało, ponieważ nie zniknął żaden sprzęt elektroniczny, ani samochody, a były dwa samochody w domu, nieruszone, co też było zaskakujące. W domu panował tak zwany uporządkowany bałagan, na przykład symetrycznie porozrzucane rzeczy, tak jakby ktoś sobie chodził, co parę kroków rozrzucał dokumenty, rozrzucał książki, co też wydawało się być nieco dziwne. Kolejnym zaskakującym faktem było to, że system alarmowy był wyłączony, a jeżeli chodzi o całą rodzinę, o dom, w którym mieszkali, to był taki system i żeby go wyłączyć, trzeba było znać kod, aby go wyłączyć, tak, żeby ten system można było w jakiś sposób dezaktywować, to był potrzebny odpowiedni kod, a przecież no, kto mógł taki kod znać?
ewentualnie osoby, które tam pracowały, członkowie rodziny, jacyś znajomi, ale nie jakieś randomy z ulicy. Dlatego zdaniem funkcjonariuszy dość szybko doszli do wniosku, że tak naprawdę chyba tutaj motyw wcale nie był finansowy. Tym bardziej, że twarze Malfreda i Marisi były zakryte. Co świadczy o tym, że ktoś, kto tam był, ich znał. Podejrzewano kogoś, kto właśnie znał państwa von Richthofen i być może miał jakiś powód, na przykład pracownicy, może z kimś się spotykali za plecami małżonków, a może to były dzieci, no bo to w końcu najbliższe osoby, które swoją drogą miały dostęp do spadku i tak naprawdę te całe pieniądze należały się od tej pory im. Z tego też powodu funkcjonariusze uznali, że dzieciom należy przyjrzeć się szczególnie, zwłaszcza Susan, no bo jej zachowanie było po prostu dziwne, więc od tej pory no, Susan o tym nie wiedziała, ale była obserwowana, dopytywała się o śledztwo, spytała się, czy może już sprzedać dom, tak naprawdę po paru godzinach, kiedy żadne odciski, żadne tam miejsca nie zostały zabezpieczone, ona się pyta, czy może ten dom sprzedać. W dniu pogrzebu na uroczystości była teatralnie smutna, oczywiście tutaj łezki i tym podobne, a kilka godzin później, moi drodzy, poszła ona sobie ze znajomymi świętować swoje 19 urodziny na basenie i bawiła się wspaniale. Jakoś tutaj już wcale smutna nie była, tak jak gdyby nigdy nie stało. Ciekawe jest również to, że niby wcześniej miała zerwać z Danielem, a już znów byli zaręczeni, nawet na uroczystym pożegnaniu rodziców Susan miała pierścionek zaręczynowy. Para była pod obserwacją, zresztą nie tylko oni, ponieważ pod obserwacją był również brat Daniela, Christian, i okazało się, że i tutaj źródła różnie podają, że albo to było kilka dni, albo kilka godzin po tych wydarzeniach, czyli po 31 października, Christian kupił sobie motocykl kosztujący $3600. Zapłacił gotówką, idealnie rozłożonymi 100-dolarowymi banknotami. To było dosyć dziwne, bo skąd on mógłby mieć takie pieniądze, zwłaszcza, że oficjalnie nie był nigdzie zatrudniony. Nic więc dziwnego, że funkcjonariusze się tym zainteresowali, a Susan z tego powodu, kiedy dowiedziała się o tym, że ten motocykl, że funkcjonariusze o tym wiedzą, to pokłóciła się z Christianem i z Danielem, czyli z tym swoim chłopakiem i jego bratem, rzekomo nawet wtedy w tamtym momencie zakończyła związek z Danielem, bo obawiała się tego, że może funkcjonariusze coś połączą ją z nimi, czy coś w tym stylu. No i zresztą dobrze zakładała. Ponieważ 7 listopada 2002 roku zatrzymano Christiana, aby zapytać go o ten motocykl, chłopak opowiedział 3 różne wersje, gadał totalne kocopały. W końcu wygadał się, że był w domu von Richthofenów i jest współwinny razem z Danielem i Susan, którzy wszystko zaplanowali. Tak więc wiecie, od motocykla do tego, że on się przyznaje do winy. 9 listopada już cała trójka została zatrzymana. Susan przyznała się do winy, nie próbowała żadnych dziwnych bajek opowiadać, powiedziała jak było, albo przynajmniej jak według niej było, ponieważ uznała, że do wszystkiego namówił ją Daniel, ponieważ to on chciał pieniędzy, potrzebował tych pieniędzy. Susan obawiała się, że on zakończy ich związek, kiedy tych pieniędzy nie będzie, tak więc razem postanowili cały plan obmyśleć. Co ciekawe, Daniel również przyznał się do winy, ale powiedział, że mózgiem tego wszystkiego była Susan i tym sposobem nasze wielkie love story się zakończyło. Ciekawym prawem w Brazylii jest to, że jeżeli nie złapie się kogoś na gorącym uczynku, czyli na miejscu tak naprawdę, to potrzebny jest proces. A zanim ten proces się odbędzie, to podejrzani nie są w areszcie, są w tak zwanym, można powiedzieć, areszcie domowym. I tak samo było w przypadku Susan. Przez 4 lata, bo dopiero w 2006 ruszył proces, to przez 4 lata Susan siedziała sobie w domu i w międzyczasie załatwiała wszelkie potrzebne dokumenty do tego, aby położyć łapy na spadku, bo jej się to należy. Zainteresowanie mediów całą sprawą było ogromne. Część osób twierdziła, że to jest wina Daniela, bo przecież Susan była z dobrego domu, dobrze się uczyła. Tutaj pojawia nam się ten efekt aureoli, no bo jeżeli ktoś pochodzi z dobrego domu, dobrze się uczy, jest elokwentny, inteligentny, bo faktycznie trzeba to powiedzieć o Susan, no to przecież nie może być winny, przecież nie może nic złego zrobić. W roku 2006 przed procesem prawnik Susan zorganizował z nią wywiad. I tutaj zamiar był taki, aby ocieplić jej wizerunek, ale efekt okazał się być odwrotny, ponieważ za namową tego prawnika Susan wystąpiła w bluzce z myszką Mickey, a jej włosy były spięte kolorowymi spinkami, nie miała żadnego makijażu. Wyglądało to karykaturalnie, ludzie zaczęli mówić o jej wyrafinowaniu, że w ogóle taki dziwny strój, aby zrobić z siebie biedną, smutną dziewczynę, tak, która została
została w coś tam wkręcona. I kolejnym faux pas, że tak ładnie powiem, w trakcie tego wywiadu miała miejsce przerwa i prawnik Susan wziął ją na bok i powiedział, cytując, zacznij płakać i powiedz, że nie chcesz już rozmawiać. Później Susan to zrobiła, tyle że nie wiedzieli, że mikrofony są podłączone i tak naprawdę ekipa telewizyjna wszystko słyszała. Moi drodzy, proces ruszył w lipcu 2006 roku i rozpoczął się festiwal przerzucania winy. Susan była spokojna, opanowana, natomiast Daniel i jego brat w trakcie rozprawy płakali i mówili, jak to jest im bardzo przykro. Daniel opowiedział zupełnie inną historię rodziny van Richthofen, ponieważ jego zdaniem Marysia i Manfred nie byli dobrymi rodzicami. Rzekomo Susan miała konflikt z ojcem, jego zdaniem rodzice mieli problem z procentami i też mieli jakieś tam związki pozamałżeńskie i że w ogóle tam było niezbyt ciekawie. Jego brat Christian wziął winę na siebie, powiedział, że to on był sprawcą, to jest jego wina, żeby tylko tego brata w to nie mieszać, to nie jest w żaden sposób jego wina. Zgodnie jednak obaj panowie przyznali, że cały plan wymyśliła Susan. Co do Susan, to dziewczyna mówiła dobrze o swoich rodzicach. Jej zdaniem była tak mocno zakochana w Danielu, że mogła zrobić dla niego wszystko i tak zresztą się stało. No bo to jej zdaniem Daniel wszystko zaplanował, też wmieszał to swojego brata i wyszło jak wyszło. 22 lipca 2006 roku został wydany werdykt. Susan i Daniel dostali wyrok 40 lat, natomiast Christian 38 lat. Ciekawym aspektem w tej sprawie jest to, że okazało się, że Manfred miał pieniądze w bankach szwajcarskich. I tutaj są różne domysły na temat tego, skąd on w ogóle te pieniądze miał, a jakie miał, to zapewne z niezbyt, nie do końca sprawdzonych źródeł. Ale ciekawe jest to, że oba banki były otwarte na imię i na nazwisko Susan, a na nich znajdowała się kwota około 10 milionów dolarów. No i to wszystko było zapisane na Susan. Jeśli chodzi o taki oficjalny spadek, to dostał go Andrea, czyli brat Susan, który jakoś specjalnie w mediach się nie wypowiada, natomiast ma miejsce jeden, właściwie to dwa, no, ale takie opublikowane listy, w których Andreas pisze, że wybacza swojej siostrze i zapewne ich rodzice również by jej wybaczyli. W roku 2018 Daniel został zwolniony, wziął ślub z siostrą kolegi, którego poznał w celi. Jego brat Christian wyszedł w roku 2017, ale po 7 miesiącach wrócił za kraty. Natomiast Susan mogła ubiegać się o wcześniejsze zwolnienie, ale zdecydowała odbyć karę w zakładzie zamkniętym, co myślę, że jest dosyć ciekawą decyzją. W międzyczasie wzięła ślub ze współosadzoną, związek ten się zakończył. Oficjalnie te 10 milionów w banku należy do niej. Jeżeli zdecyduje się wyjść na wolność, to będzie miała do nich dostęp. Moi drodzy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą historię, o fakty i informacje, do których udało mi się dotrzeć. Tak jak wspominałam, ta sprawa kiedyś była dosyć głośna i medialna. Jeżeli ktoś wcześniej się nią interesował, słyszał o niej i zna jakieś dodatkowe fakty i informacje, to oczywiście byłabym wdzięczna za podzielenie się nimi, a póki co zachęcam Was do dołączenia do naszej małej zabawy, czyli osoby, które dotarły do końca, mianowicie do tego momentu, piszą w komentarzu spacer, bo właśnie od spaceru wszystko się zaczęło. Standardowo też zachęcam Was do dołączenia do grupy na Facebooku, link znajduje się w opisie, a jeżeli chcecie, to zapraszam na Instagrama i do usłyszenia.